Scenariusz, muzyka, zdjęcia, reżyseria Jerzy Skolibowski. Tego ranka obudziłem się ze snu tak szczególnego, że aż się śmiałem. Zjawił się przede mną Pinko, nauczyciel, którego nie widziałem od matury 12 lat temu. Uznał, że w połowie drogi mego żywota w ciemnym znalazłem się lesie i musi mną pokierować. Od rana rzuciłem się do maszyny do pisania. Najładniejsza pokojówka roznosiła śniadanie i wyglądało, że wszystko jest tak, jak być powinno. Właśnie przekroczyłem Rubikon moich 30 lat i wydałem swoją pierwszą znakomitą powieść. Jestem profesor Pimko. Choć niektórzy uważają, że się zbłaźniłem. Profesor Pimko z wizytą. Kto? Nie wpuszczaj go. Widzę, że próbujemy naszych sił na niwie. Co za niespodziewana wizyta, profesorze. Coś nowego? To ciekawe. Oczywiście bardzo chętnie pomogę. Skrytykuję, zachęcę. Tego ranka przebudziłem się ze snu tak szczególnego, że aż się śmiałem. Nagle moja dorosłość odpłynęła, a ja znowu znalazłem się w klasie. Coś się we mnie skurczyło. Działo się ze mną coś okropnego, coś absurdalnego. To niedobre, do niczego. Musisz się dokształcić. Nie, mam własny rozum i ducha. Jak chcesz mówić, podnieś rękę. Tak. Jest w nas duch jakiś swojski. Może patriotyczny. Nie, mój własny, mój duch. A czy przynajmniej znamy ducha dziejów, ducha starożytności, ducha cywilizacji greckiej, rzymskiej czy galijskiej? Deklinuj, Rosa. Rosa, Rosa. Koniuguj amo. Amas. Amat. Bardzo źle, dwuja. Najwyższy czas wziąć się do roboty. Dlatego pójdziesz do szkoły. Dosyć marnowania czasu. Te luki trzeba uzupełnić. Marynarkę, Józia. Ja jestem za duży do szkoły. Nonsens. Dawaj nos. To niemożliwe i głupie. Niemożliwe, ponieważ niemożliwie głupie. Głupie.
Profesorze, chodźmy zobaczyć pożar. Nie ma mowy, codziennie gdzieś się pali. Do szkoły. Uwaga, kto ma ochotę na dokładkę puddingu, może się zgłosić do jadalni. Zapamiętaj, zanim wejdziesz do budynku szkolnego, wytrzyj obuwie, pluj tylko do spluwaczki, myj ręce po korzystaniu z toalety. Sprawdź, czy masz zawiązane sznurowadła. To jest Juzio, nasz nowy uczeń. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze sprawowali. A jak sprawują się inni? Widzę, że matki ich obserwują. Tak należy. Bobuś! Nikt tak nie powstrzyma dojrzewania jak obserwująca matka. Tam są twoi rówieśnicy. Idź śmiało, pobaw się z nimi. Przepraszam, jak kolega widzi, jestem za stary. Patrzcie, pojawił się Novus Collegus. Gwoli jakim złośliwym kaprysom. Waszmość tak późno pojawił się w bucie. Cisza, wizytator, szpieguje, zamknąć się. Ja się tym zajmę. Profesorze? Niech pan stąd lepiej odejdzie. Oni coś napisali. To takie brzydkie słowo. Oni się z pana nabijają. Moja kochana młodzieży, nie sądźcie, że nie wiem, że używacie między sobą nieprzyzwoitych słów, brzydkich wyrazów. Założę się, że nawet nie rozumiecie, co mówicie. To wszystko popisy. Któryś usłyszał coś od służącej. To nic złego. To o wiele niewinniejsze, niż sądzicie. Jakiż to cudowny pedagog. Niewinni? Gówno. Pieprzyć. A co jest złego w niewinności? To ty uznajesz niewinność? Uznaję. Słyszeliście? Syfon twierdzi, że jest niewinny. Syfonus niewinnus? Dajcie mu kopniaka. Nie macie w żyłach kropli krwi. Panowie, czy nie widzicie, że z nas drwią? Synowie chłopów i stróżów. Co pomyślą o nas parobki, czeladnicy i terminatorzy? Czy pamiętacie, przed czym was ostrzega w pierwszych słowach kapitału Karol Marx? Józiu, pan dyrektor chce cię widzieć. Headmaster wants to see
Widzisz, jacy oni są niewinni w swym dążeniu, aby nie być niewinnymi. Spluń też. To jest twoja klasa. Po lekcjach zaprowadzę cię na twoją stację. Spluń też. Nie. Drogi profesorze. Widzę, że już się golimy, co? Chce pan zobaczyć ciało z rozkoszą? Nic tak nie wpływa na duchę jak ciało. Ciało jest starannie dobrane. Skrupulatnie sprawdzam, czy każde z nich jest z gruntu i na wskroś nudne. Żadnego nie można uznać za przyjemne. Nauczycielka francuskiego przejawia pewne ożywienie. Nonsens. Rozmawiam z nią minutę i dwa razy ziewam. Juziu, czas na gry sportowe. Gracie w nogę. Śpiesz się. Dziękuję, profesorze Pinko. A pan co? Koperda, ty znowu nie grasz? Musicie sobie radzić bez mnie. W tym semestrze nie grałeś ani razu. To nie może być prawda, ale dlaczego miałby pan kłamać? Nie usprawiedliwię cię bez zwolnienia lekarskiego. Ty też masz zwolnienie? Nie, ja jestem nowy. Dobrze, dołącz do reszty. Bobek, prawe skrzydło. Bierz Garbusa. Ma dobrego kopa. Garbus, do nas. Słuchajcie, jestem całkiem niezły w nogę. Jak myślisz? Grubas będzie chyba lepszy. Grubas. Jestem skazany na ciebie. Jestem lepszy niż myślisz. Czy to znaczy, że ty też jesteś niewinny? Miętus, przestań się wygłupiać. Że ktoś jest niewinny, ty musisz być rozwiązły? Są tacy, którzy się nie zgryzają. Synowie stróżów, czeladnicy i parobki, co wożą wodę i zamiatają ulice. I śmieją się ze mnie i z syfona i z naszych głupot. Gdziekolwiek spojrzę, nie widzę ni jednej twarzy, tylko gęby. Straszne, okropne gęby. Uciekajmy. Rzuć to i uciekajmy na swobodę. Do parobków. Oni mają twarze, a nie gęby. Uciec do tych, którzy pasą konie, kąpią się w rzece, kąpią się śpiewając. Jeść czarny chleb razem z parobkami i galopować na koniach oklep przez pola. Gratuluję ci. Wiemy, co w was siedzi. Nasz twardy, cyniczny miętus marzy o parobkach. Chciałby galopować konno po łące i kąpać się w rzece. Widzicie, jakie stroi miny? Zamknij gębę.
Bo ty uważasz, że ja stroję miny, tak? Ty min nie stroisz? Ja? Nie. Naprawdę? Mógłbyś na chwilę stanąć i spojrzeć mi prosto w oczy? Po co? Po co? Bo ja mam już dość tej twojej nadętej twarzy, tej twojej miny szlachetnej. Przestań, bo zobaczysz. Pokażę ci. Co pokażesz? Ty mnie pokażesz, a ja tobie. Dość gadania. Ty pokażesz mi swój ideał, a ja tobie mój. Staniesz tu zaraz do pojedynku. Na minę. Nie boję się. Miałbym się wstydzić swoich ideałów? Po lekcjach w tej sali. Wyznacz sekundantów. Ty i ty. Moi to Bobek i Gołąb. Jeśli idzie o superarbitra, proponuję jego. Nie mógłbym na to patrzeć. Ty i koniec. Jakbyś dostał piłkę, podaj do mnie. Miętus, odwołaj to. Syfon jest bardziej miniasty. Powiedz, że ci słabo. Nie jestem tchórzem. Postanowione. Twoje zasady widać na twojej twarzy. On ich nie ma. Musi improwizować swoje miny. Miętus, to niebezpieczne traktować twarz jako przedmiot. Masz. Odczytaj to. Zawodnicy staną naprzeciw siebie i oddadzą serię min. Na każdą burdującą i piękną minę Syfona Miętus odpowie burzącą i szpetną kontrminą. Miny będą jak najbardziej osobiste i raniące i stosowane być mają aż do końca. Miejcie litość nad swymi obliczami. Zaczynajcie.
Puszczaj, odejdź! Zostaw mnie! Puszczę cię. Ale kiedy z tobą skończę, nie będziesz już taki. Zapamiętasz słowa Miętusa. Ja ci nasączę wiedzy, o czym trzeba. Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to jest? Multiplicus ejaculator praecox. You know what it is? Interpenis. Pu el larum. Gav dio pu werorum. Yes, you got it. Bawicie się piłką, chłopcy? To wspaniale, to zdrowa zabawa. Jeden rzuca, drugi chwyta. Ślicznie. Aż jesteś zaróżowiony. Widzę, że szkoła ci służy. Musimy jednak iść. Dziś nie mam dla państwa okruchów, panowie. Zamieszkasz u państwa młodziaków. To nowoczesny dom. Obcy mojej ideologii. Mają córkę, urocze stworzenie, Zutka. Jest pensjonarką. Też bardzo nowoczesną. Chcę, żebym się zakochał w pensjonarce, żeby mi się odechciało dorosnąć. Dlaczego mnie zaufasz, Józiu? Chodź do pensjonarki. Do pensjonarki, chodź. Chodź do pensjonarki, a pokochasz młodość. Nagle wydał mi się taki inny, złagodniały i postarzały. Osądzałem go niewłaściwie. Ja muszę na stronę, ale nie tutaj. Lepiej wejść do mojego hotelu. To Lacoste, krokodyl. Tam na lewo. I umyj ręce. Melonik, muszka, zapach atramentu i kredy. To musi być... Tak, profesor Pimko. Pan pozwoli. Fiora Gente z Messyn. Pan z moimi analitykami? Jestem bezstronny. Nie ufaj mu, moja droga. O, broda, lakierki, białe włosy. To on. Profesor Philidor, rzecz jasna. Oto największy żyjący syntetyk świata. Którego chcesz rozłożyć na czynniki pierwsze. To właśnie on. Czy to jest dojrzałość? Cel naszego wykształcenia? Wspaniałe, prawda? Świat jest podszyty dzieckiem. Musimy się uczyć, Józiu. Rozkładam się. Najdroższa, zostań w całości. Zemszczę się. Wyzwę go na pojedynek. Łap. Czy państwo są w domu? Zaraz mają wrócić. Jest tylko panienka. Dziękuję.
Moje uszanowanie, a czemuż to nie jesteśmy na basenie? Za zimna woda? Zimna woda jest świetna. Orzeźwia ciało i ducha. Sam też biorę zimne kąpiele. Nie żartuję. Zapewniam, że jestem młodszy, niż się pani zdaje. Mama zaraz powinna wrócić. Nie bierz przykładu z jej złych manier. Przepraszam, profesorze. Przepraszam za spóźnienie. Taka jestem zajęta. Była pani na posiedzeniu komitetu, nieprawdaż? A to Józio, którego pani zgodziła się przyjąć. Józiu, przywitaj się, drogie dziecko. Ile on ma lat? 18. Wygląda być może na wiek poważnie, bo jest troszkę afektowany, ale ma złote serce. Może odrobinę pozuje, ale wyrośnie z tego. Jedyne, czego nie znoszę, to stary młody człowiek, zblazowany już w tym wieku. Pewnie nie uprawia sportu. Bierze udział w grach. Nie znoszę sztuczności. Proszę spojrzeć na Zutę. Jest naturalna, swobodna. Proszę siadać. A on wiecznie przybiera jakieś pozy. Popisuje się. Nie mogłem się poruszyć. Znów odczytano by to jako manierę. Zuta, cóż się tak patrzysz? On podsłuchuje. Wszystko słyszał, co mówicie. No proszę. Ona jest bardzo wyczulona na punkcie lojalności. Jest taka naturalna i szczera. Jej śliczne oczka pociemniały. Ona nie ma oczek, po prostu oczy. Zuta, nie strzelaj oczami. Ona go kopnęła. Zuta, nie wierzgaj nogami. Dlaczego nic nie mówisz, Józiu? Trzeba rozmawiać w towarzystwie. Gniewasz się na pannę Zutę? Oczywiście, że się gniewa. O nie! Nie pozwalam się gniewać na moją córkę. Nie wolno być tak drażliwym. Zuta przeprosi gościa, oczywiście. Ale, młody człowieku, trochę za bardzo pozujesz. Spróbuj być bardziej... Tram, tam, tam. Jak Zuta i ja. Widzę, że pobyt u państwa wyjdzie mu na dobre. Rozchmurz się, Józiu. Głowa do góry. Będę wpadał do szkoły, żeby cię nie tracić z oczu. Tędy proszę. Łazienka jest w głębi holu. Śniadanie o 6, kolacja o 7. Nie, śniadanie o 7, kolacja o 6. Pracujesz? Pracuj, pracuj. Śniadanie o 7, kolacja o 6. To jest twój pokój. Jestem spóźniona. Szumiało mi w głowie. Nagle zostałem sam. Nie, nie zupełnie. Za ścianą była pensjonarka. Całkiem nagle poczułem nieodpartą pokusę, żeby odkryć przed nią moją prawdziwą naturę. Ale jaką? 30-latka? Ciut po 7. Ja, ty i Polek? Tak. Przyjdziesz? Nie mogę tańczyć, boli mnie noga. Nie, nie mogę mówić. Właśnie, raczej jutro. Poczekaj chwilę. Pan chce telefonować? Tak. Młody. Bądź punktualnie. Do zobaczenia. Clown.
Byłem przekonany, że zdobędę ją moją naturalnością. Nie mogłem się poddać. Szło o mój honor. Powinienem teraz ukazać się jako klaun, żeby wiedziała, że wszystko dotąd było błazenadą. I że to ja z niej zakpiłem. Przeprowadzane są ćwiczenia z maskami gazowymi. Gdyby Hitler zaatakował Polskę bronią chemiczną. Uwaga, komunikat dla wojska. Kura 2. Matko, bielizna wisi na sznurze. Chwileczkę. A pan do kogo? Jej pociąganie nosem było błędem taktycznym. Oznaczało, że przystąpiła do gry. Zapukać nie łaska? Błagam o przebaczenie. Co za maniery. Sługa i podnóżek ściele się do pani stóp. Bardzo nowoczesna pensjonarka. O co panu chodzi? Hold it. Jesteś, łotrze. A co z twoją twarzą? Pewnie ta panna gębę ci przyprawiła. Tak jest. Ale musisz zaraz iść na cmentarz. Nie możemy się spóźnić. Jednak zniszczyłem tę jego minę. Zniszczyłem poprzez uszy. Ale on chce rewanżu. Uparł się, żeby to było tutaj. Nie. Przedobrzyłeś. Ostateczna mina to ta, z którą umierasz. Proletariacki posiłek, wóda i serderek. Chcę być wolny. Wolny? Od swojej gęby? Niemożliwe. Chcę się wyzwolić od pensjonarki. Ty nic nie rozumiesz. Ja mam 30 lat. Też gadasz. Masz źle w głowie. Urżnąłeś się. Wiedz, że ta dziwka, do której się dobierałeś, uważaj, ja ją kocham. Koperda za nią lata. Jest też nowoczesny, na bieżąco z modą. Ty nie masz u niej szans. Napij się. Myślisz, że ja nie mam gęby?
Moja gęba jest jak kuchenna ścierka, ale wciąż poluję. Ta służąca u ciebie ma chyba brata, który jest parobkiem. Miny robione podczas pojedynku przywarły mu do twarzy. Im były pokraczniejsze, bardziej wzdychał do parobka. Zaś co do Zuty, pochłonęła mnie w całości. Kim jest chłopiec, który cię odprowadził do domu? Jeśli nie chcesz, możesz nie mówić. Nie wiem. Nie wiesz? Zaczepił mnie na ulicy. Zaczepił cię? Co z tego? Po prostu zaczepił ją na ulicy. Wspaniale. Pewnie się z nim umówiłaś. A może zamierzasz wybrać się z nim na weekend za miasto? I spędzić tam długą, romantyczną noc na świeżym powietrzu. Już dobrze. Nie ma nic złego w tym, prawda, Wiktorze? Oczywiście, że nie. Jeśli chcesz mieć dziecko, Zuta, nie krępuj się. Kult dziewictwa się skończył. Wiktor? Wybaczcie. Zadziwiasz mnie, Wiktorze. Darujcie, nic nie poradzę. Ty pilnuj swojego nosa. Daj spokój. Bo mnie się właśnie przypomniało coś śmiesznego. Co pan robi? Czemu wrzucasz te świństwa do kompotu? Bo mnie wszystko jedno. To poza. Zabraniam to jeść. Powstrzymajcie go. Zuta? Weź to w zęby i trzymaj do wieczora. Dobrze zapłacę. Wychodzę. Uważaj na siebie.
Ta pensjonarka była obiektem skrytych fantazji erotycznych mężczyzn i młodzieńców. Twierdzili, że noszą w sobie nowoczesnego chłopca. Pimko. Nawet Pimko nie był odporny na jej wdzięki. A mnie umieścił tu, żeby ułatwić sobie sprawę. Podejrzenia potwierdziły się. Koperda zaczepił ją i podrzucił liścik z adresem. Lakoniczny, obcesowy, nęcący. On i ona pasowali do siebie jak ulał. Jak to popsuć? Dziś o północy. Zapukaj do mojego okna. Otworzę ci. I drugi taki sam dla Koperdy. Anglia i Francja gwarantują. Hitler nie uderzy na Polskę. List do pana. Wdech, wydech. Zuta, to ty? Czego chcesz? Wpuść mnie. Co chcesz robić? Jakbyś nie wiedziała. Otwórz. Ty też tego chcesz. Chodź. Modliłem się, żeby Pimko mnie wybawił. Jeśli się spóźni, przepadłem. Nigdy się nie wyzwolę od jej czaru, który mnie dławił, brał w posiadanie. Kto to? Tutaj. Zuta. Moja mała pensjonarka. Mam nadzieję, że nikt nas nie zobaczy. Takie to młode, a takie śmiałe, zuchwałe. Bez względów dla różnicy wieku i pozycji.
I co cię tak podnieciło? Ale co właściwie pan tu robi? Tu chyba ktoś jest. Na pomoc! Na pomoc! Wiktorze, otwórz drzwi. Natychmiast otwórz. Co się dzieje? To moje. Natychmiast otwórz. Nazywam się Kopyrda. Młodziak, miło mi. Jestem Józio. Tędy proszę. Zuto? Żądam wyjaśnienia, co pan tu robi. Szanowni państwo, wspomóżcie czymś biednego. Niech Bóg błogosławi. Pan wybaczy, ale jestem ojcem. Pytam raz jeszcze. Jak i w jakim celu znaleźli się panowie w sypialni córki? Co to ma w ogóle znaczyć? Nie płacz. Profesor Pimko, przechodząc ulicą, wszedł do ogrodu, żeby sobie ulżyć. To była tylko naturalna konieczność. A że z okna widziała mnie panna Zuta, zacząłem udawać, że przyszedłem z wizytą. Qui pro quo. To ty, Józiu? Zaczekaj. Na pola, tam gdzie prawdziwe parobki. Gówno mnie obchodzi twój parobek. Tu nie ma silnego wiatru, tylko przeciągi. Mój parobek musi być smagany przez wiatr.
Obywatele, ja nie obywatel. Czemu szczekacie? Mamy najlepsze intencje. Pieszta ich za te intencje. Proszę nie gryźć. Rozejść się, wracajcie do pracy. Co tu robisz, Józiu? To twój kolega? Miło mi. Świetnie trafiłeś. Mamy właśnie bilety na zawody tenisowe. Dostałeś moją kartkę? Zosia też ci posłała. Zosia. Kuzynka Zosia. Zapomniałem o niej, lub chciałem zapomnieć. To z jej powodu nie odwiedzałem wujostwa. Była moją przystanią, portem ostatecznym. Kochała mnie, a ja miałem ją pokochać. Podświadomie unikałem jej fatalnej nieuchronności. Tędy. Zosiu? Powrót syna marnotrawnego. To jest Mientus, mój przyjaciel. W samą porę. Józiu. Witaj, Zosiu. Nie poznałbym cię. Bardzo się zmieniłaś. A ty wcale. Nigdy się nie zestarzejesz. Czytałam twoją książkę. Podobała ci się? Zabawna. Józiu! Okropna ta szynka. Dziś szynka nie jest taka, jaka była przed wojną. Szynka jest ciężkostrawna. Powinien uważać. Precz, durnio. Ja śpię tutaj. Widziałeś? Co? Lokajczyka? Zejdę na dół, muszę z nim mówić. On jest dany do naszej posługi. Dzwoń po niego, żeby mieć kłopoty. Moja ciotka i wuj... Zostaw! Powiedz wpierw, co chcesz z nim zrobić. Jeśli mi się uda, to zbra... Zbratać się z nim. Zbra...
zbratać się z nim. No proś. Proszę. Słucham. Nalej, proszę. Wody do miednicy. I otwórz może okno. Dziękuję. Może powiesisz mi ręcznik tutaj. A jak już to zrobisz, powiesz mi marynarkę. Teraz ty spróbuj. Ale co mam robić? Ty będziesz wiedział. Jak się nazywasz? Tom, sir. Tom. Tom. Tom what? A jak dalej? Just Tom, sir. Tomek. I już. Dobrze ci tu? Wow. Yes, tak, proszę pana. Good. Could you, to teraz przynieś nam ciepłej wody. Of course, sir. Thank you. Dziękuję. Jeśli się nie zbratam z nim, to nie wiem, co zrobię. Proszę. Ile masz lat? A bo ja wiem. Pewnie tyle, co ja. Pewnie. Czytać i pisać umiesz? A gdzie tam, panie? Zdejmij mi buty. A bierzesz od dziedzica po gębie? Oj tak. Jak bierę, to bierę. Won! Co ci strzeliło do głowy? Chciałem uścisnąć jego dłoń. On ma taką twarz, jak ja bym chciał. Strzelał ktoś? Ja. Tomka w pysk. Naprawdę? Chciał zwędzić mi papierosa. Świetnie, oduczy się. To najlepiej działa, dać po gębie. Twój przyjaciel ma ci to za złe? Drobnomieszczanin? Drobnomieszczanin. Drobnomieszczanin. Jak taki weźmie po gębie, ma respekt. A poza tym, oni to lubią. Uderz mnie. Co, panie czu? Kiedy mnie uderzysz, jak państwo biją ciebie, zobaczysz, że właściwie niewiele się różnimy.
Wolność, równość, braterstwo. Po co uderzyć jaśnie pana? Jak ci każę, to uderz mnie. Ty draniu! Ty prostaku! Rozkazuję ci, żebyś mnie nie uderzył. Nie mogę, paniczu. Jak nie zrobisz tego, to tak cię trzasnę, że... Nie słyszysz, co każę ci zrobić? Zrobię, co pan każe. Już ci. Słono za to zapłacę. Za przeproszeniem. Uderz mnie! Uderz! Jeszcze. Jeszcze. To tero da mi pan na tytuń, co? Jezu! W porządku. Miałem to z to kolega. A kiedyś pan dziedzic tak zląkł się dzika na polowaniu, że ze strachu wlazł na gajowego i krzyczał: ratunku! Ależ jak to? Pokażę ci. Ty będziesz gajowy, a ja dziedzic. Ratunku! Miłość jest wszystkim dla mnie. Zamknij się. Gdybyście mieli dzieci, dajcie im imiona chłopcu po księciu Sewerynie, dziewczynce po Helenie. A jak będzie małpa? Wolę małpę niż kogoś w rodzaju Heinricha. Kto to Heinrich? Orkiestra gra Marsyliankę. Wielki to dla mnie zaszczyt być państwa sprawozdawcą. Są tu już znowu razem czterej muszkieterowie.
To było w programie? Nie. Ognia. Jestem skonfudowany. Takie rzeczy na korcie. Szybko, zejść z kortu. Dlaczego? To ciekawsze niż tenis. Może to jakieś ćwiczenia wojskowe. Oto moje bilety. Jestem ambasadorem Francji. Markiz de Finimur. Moja żona rodzi doktora. Najnowszy komunikat dla wojska. Kukura 2. Emocje tego popołudnia zapierały nam dech. Ciepło ciała Zosi przenikało moje ciało. Nie chciałem myśleć, co to oznacza. Pętla zaciskała się na mojej szyi. Byliśmy z tej samej sfery. Czytała moją książkę. Mogła czytać w moich myślach. A jej ciało miało być kresem moich przygód. Jerry? Józiu? Yes? Wiesz, jestem szczęśliwa, że tu jesteś. Ja też. Tak? Wiesz, pójdę umyć ręce przed kolacją. Nie przeszkadzać. Zamknij drzwi. A co na to wuj Koko i ciocia? Ale co ze mną? Daruj. To na tle astmatycznym. Dziwne. A może to zatoki? Możliwe. Tak, to muszą być zatoki. Czy zdarza ci się to z innymi dziewczynami? Całowałeś się już kiedyś, Józiu? Pewnie. Nieustannie. Mm-hmm.
Boże. Kto to? Co to jest? Herb rodziny von Wittelsbergów od Heinricha. Dał mi to, nim zaczęło się to polityczne napięcie. Jakie polityczne napięcie? Kochanie. Przepraszam. Myślałam, że to pani Czmiętus. Gdzie on jest? Dopiero co tu był, paniczu. Tak dalej być nie może. Rozmawiałam. Nie chcę tego. Rozmawiałam z rodzicami. To już koniec. Weź Bermudo. Dobry pies. Tutaj York. Mientus, drogi. Masz rodzeństwo, czy jesteś jedynakiem? Pozwól ze mną. Nie dotykaj mnie. Nie całuj mnie już nigdy więcej. Wszak książę Seweryn też lubił od czasu do czasu. Tak jak Grecy. Chyba rozumiesz, o czym mówię. Czy mam rację? Nie. Nie? To nie jest to, co wuj myśli. On tylko... brata się z nim. Brata się z nim? Ale co to znaczy? Że brata się tylko, wuju Koko. Że brata się z ludem? Towarzysz? I te wszystkie głupstwa? Agituje i to moją służbę? Kto on jest, bolszewik? Nie. Brata się tak jak chłopiec z chłopcem. Chciałbym się dokładniej przyjrzeć właśnie temu.
Teraz pojąłem tajemnicę ziemiaństwa. Służba była tą tajemnicą. W mieście łączyły nas z proletariatem półtony. Kontakty ze sklepikarzem, dorożkarzem. Tu tego nie było. To, że lokajczyk bił Miętusa, spowodowało, że służba zaczęła śmiać się z głupoty państwa. Widzę, że towarzystwo Tomka odpowiada panu. Uwielbiam jego towarzystwo. I słyszę też, że brata się pan z nim. Czy tak jest? Bratanie? Ja bratam się. A pan ze strachu wlazł na Gajowego, kiedy przestraszył się pan dzika. Wszyscy o tym mówią. Tomka wywalimy na pysk. Tak, Tomek zostanie zwolniony. Proszę spojrzeć. Gajowy właśnie tu jest. Niech pan na niego wskoczy. Taki jest właśnie rezultat bratania się. Miętus? Miętus! Precz z panami! Wracaj do domu. Gdyby to ode mnie zależało, to twój przyjaciel dostałby tęgie baty. Jako członek korporacji muszę cenić honor. Przecież to tylko uczniak. Czy nie starczy dać smarkaczowi pod dupie? Siedzi pliszka na dębie, oj, dostanie pan po gębie. Nie pozwalam. Odłóż to. Ja nie pozwolę. Wiesz, że nie znoszę w domu nabitej broni. Nie pozwolę. Jak chcesz to mieć przy sobie, to wyjmij naboje. Trzeba stąd wyjechać. Ino nie ruszę inaczej jak z Tomkiem. To je pewne. Będę tam, gdzie Tomek. Musimy zabrać go ze sobą. Jak weźmiemy Tomka, to wtedy pójdziesz grzecznie? Tak. Ino z moim Tomkiem. Ukryj się. Cicho. Tam ktoś jest. Jest tam kto? Co robisz? Łobuzie, słyszałem kroki. Wiadomo, wielmożny panie, srebro jest w szufladzie, a jutro wielmożny pan miał go zwolnić. I on zamiarował je ukraść. Chodź tutaj do mnie.
Chodź, skoro ci każę. Bliżej. Więc to ja wlazłem na gajowego. Bałem się. Dzika się bałem. Parobku, całuj moje buty. Twoi panowie dadzą ci nauczkę. Chamie, zostawcie Tomka. Ten chłystek powinien dostać po tyłku. Po tyłku dostaniesz tyłu, buziaku. Co się pchasz ty? Bić panów. Bić panów. Marcyśko, ratuj, ty świnio. Zosiu. Chodź ze mną. Porywam cię. Porwałeś mnie. Zawsze czekałam na ciebie. Nie odpisywałeś na moje listy. Dlaczego? Bo ja wiem, to było zbyt proste. Józio, twoja twarz. Chyba dojrzałeś. Tak sądzisz? Won stąd, pany. Koniec waszego panowania. Won, pany. Śmiało, trzymam cię mocno. Równość, wolność, braterstwo. Liberté, égalité. Fraternité.
Zbliżał się kres wszystkiego. W tym, co miało nastąpić, nie widziałem dla siebie. Thank you.